Czy brak skinów Cię dobija? Zmień to i weź udział w kalendarzu, w którym do zgarnięcia są skiny o wartości około 500 zł. Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! No witam bardzo serdecznie, jestem oczywiście Kroksi, skrzyneczka dzisiaj na CSGO Skinsie oczywiście będzie kręcona. Wrzucamy od razu jakąś fajną tutaj bitewkę na start. No jak mamy troszkę większy budżet, no to myślę, że skrzynka z DZ Hydrom, no myślę, że z 8. Z 8, umówmy się, nie jest to jakoś mega mało skrzynek, jakoś mega mało budżetu, który musimy przede wszystkim wyrzucić na te skrzynki. No ale no mam nadzieję, że chociaż jedna tutaj hyderka dla wuja spadnie. Czy tu nie ma dźwięku, czy coś się... Coś się tutaj stało z dźwiękiem, no ale damy radę. A nie, wy chyba macie. Ja po prostu nie mam włączonych słuchawek. Więc no. Mamy Huntsmana, więc jest spoko, bo generalnie wstałem przed chwilą. Tak, wstałem i dla widza stwierdziłem, że trzeba nagrać film, tak? No tak nie może być, żeby było bez filmu, tak? Zobaczmy, trzy skrzynki przed nami. Oczywiście to mało pom, no dostaliśmy Huntsmana, no nie jest to AWP, tak? Nie jest to AWP, więc no średnio, mocno średnio, tak? Zobaczmy, ostatnia skrzynia, czy na koniec będzie banger? No nie będzie, no jest to naprawdę zawód, bardzo duży zawód, bardzo się zawiodłem na tej skrzynce teraz. Dlatego no ja nie lubię się zawodzić, tak? Nie lubię się zawodzić, więc... Może luksuriosy z 6? Chciałem 5, ale jak już mi się kliknęło 6, to zobaczymy, jak tu siądzie. Zobaczmy, 420 zł, koszt jednej takiej skrzynki. Jest digielek dla nas, famas dla oponenta. Więc no zaczyna się tak cinko. No tutaj z 200 zł co najmniej będzie tapetka kosztować. No 300 by ponad kosztuje, więc spoko. No ale to dalej nie są skiny, jakie liczymy z tej skrzynki, tak? Ona kosztuje no jednak 4 paki, tak? No tutaj oczekuję jednak no właśnie jakiś nożyk, rękawiczek. No póki co 700 zł, 750 zł z 5 skrzynek to jest... No to jest przeciętnie bardzo, tym bardziej, że tą bitwę chyba przegrywamy, jeżeli nie dostaniemy czegoś w tej skrzyni ostatniej. Okej. No zrobiłem 5000 z 10, więc nie jest to czymś, co bym się chciał chwalić, tak? Marble Fate 10x, 3 osoby. No zobaczmy jak nam pójdzie. Nie pamiętam kiedy bitwę na 3 osoby robiłem o takie skrzyneczki. Więc no zobaczmy, wrzucamy bota jednego, wrzucamy bota drugiego. No i lecimy, no zobaczcie jakie tutaj piękne skiny. Powygrywane jakiś Ruby, jakieś Hole, no robi naprawdę wrażenie. Patrzmy, no jest kotsa niestety dla bota Adriana. Więc zobaczmy dalej jak tu pójdzie. No Jezus, no to jest niestety... No to dwa otwarcie, które wstrząsnęły, że tak powiem, tutaj panem prowadzącym, tak? Chciałem w ogóle przez chwilę tak myślałem, kurczę, jak na 3 osoby? To może jakiś underdog, co? Ale mówię, kurczę, no nie. No dobra, nadrabiamy, jest kosa dla nas. No ale my musimy jeszcze jedną trafić, przez to, że on dropnął no tego Black Laminata. No to myślę, że jeszcze jeden taki Hanson dla mnie. I może być to naprawdę bardzo przyjemna bitwa. Tylko no właśnie, Huntsman jeden jeszcze dla mnie. Poproszę, dla wuja, Huntsmanika, niestety. Dwa ostatnie otwarcie, no jeżeli te dwa ostatnie otwarcie nic nie dadzą, to będzie naprawdę, no właśnie, no to już GG stary. Kurczę no. No ale Underdog też by nie siadł, tak? Więc no można sobie tak gdybać. No dobra, dostałem z Kretesem na dziurę. 3900, nic nie wygraliśmy dzisiaj, nic, totalnie nic. No chciałbym bardzo to zmienić, no ale kurczę, no jest jak jest, no sam widzisz stary, no nie idzie. Przecież skrzynek Royal, może ta skrzynka, że tak powiem, to pokaże pazur i pokaże, że no chcę tutaj dla wuja oddać, zobaczmy. A, nie przypomniałem o kalendarzu oczywiście dla widza, tak, no jak chcesz wziąć udział, złamy łapę w ogóle pod filmem, dołącz na Discorda, komentarz napis z numerkiem, no i użyj kodu Kroksi na CSGO Skinsie, jak jesteś osobą pełnoletnią, loguj się z linku z opisu, bo oj, to będzie z 1500, tysiak, okej. Okay. Loguj się z linku z opisu, bądź oczywiście tutaj plusik w prawym górnym rogu strony, no i wpisujesz tutaj kod Kroksi przez E2X. Masz wtedy oczywiście darmową skrzynkę na start i oczywiście 10% więcej. Do każdej wpłaty, więc przed każdą wpłatą możesz sobie kodu oczywiście użyć. Zobaczmy, ostatnia skrzynia, no i tu się nic złego nie wydarzy.
Czy mogę powiedzieć, że wracamy na dobre tory? No chyba mogę tak powiedzieć. 6200. Odbiliśmy bardzo dużo tego, co straciliśmy dzisiaj. Więc no nie pozostaje mi nic innego. Jak liczy się na farta, kurczę, w końcu. W tej skrzyni z AWP Hydrą. 4%, 8 sztuk. No wystarczy jedna. Naprawdę, ja nie proszę o wiele. Wystarczy mi jedna sztuka tej AWP, żebym ja się ucieszył. I żebym przede wszystkim wygrał na battle, tak? No tylko mój oponent nie może nic innego dropnąć, tak? W sensie, no może coś innego dropnąć, no ale nie AWP, tak? Zobacz, przed nami 6 skrzynek jeszcze. 6 razy 4, no mamy 24%. Czekaj, co? Czekaj, bo ja wstałem przed chwilą, 24%, no dobrze powiedziałem. Tutaj wiesz, główka pracuje, tak, na, po przebudzeniu. Zobaczmy, trzy ostatnie. Czy będzie jeszcze banger na koniec? Znaczy na koniec, mamy jeszcze dwa kafle, tak? Ale na koniec tej bitwy, czy będzie? No jest Huntsman, no i... No ratuje jakoś, no tą bitwę, no ale... No to nie jest to, po co ja przychodzę do tej skrzynki, stary, no. Czy będzie do 3 razy sztuka? Mam 3500. No właśnie, do 3 razy sztuka czy nie? Może powinniśmy tą rzucić 2%. Wtedy możemy sobie troszkę więcej ich zakręcić. No. Albo możemy zrobić coś takiego nawet. Dobra, to jest all in, stary. 9 skrzynek z hydrą. No jak tu nic nie poleci... No to nie wiem. To będzie to bardzo smutny i bardzo niefartowny odcinek z CSGO Skinsa dzisiaj, no bo kurczę, 3 bitwy i 3 bez żadnej hydry, no to by było na pewno niemiłe. Byłoby na pewno niemiłe, tym bardziej, że dwie pierwsze bitwy były wszystkie skrzynki i wiesz. Aha, no właśnie. Z największą ilością procent, tak? No, no mam mój oponent niestety karambita, tak? 4700. Ze skrzynki 2%, tak tylko przypomnę. Dobra, no co no, pozostaje mi liczyć tutaj na farta. Jeżeli trafię Hydra, no to się odkułam za wszystkie czasy, tak? Zgarniam jego pulę, zgarniam swoją pulę. No ale właśnie, no trzeba tą Hydrę trafić. No z 3 skrzynki, no pokaż! No pokaż, że umiesz, no! Aha, no zajebiście. GG. Minimalware. No nie. Lubię to. 10 tysięcy. No minimalware jeszcze mu dało, no. No minimalware mu jeszcze dało, no. To jest ta jedna bitwa, kiedy nie dasz underdoga. Dzięki za oglądanie, widzimy się jutro, trzymajcie się, siema!